miast kretowych, wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych dworków i chat. Myśmy wciąż do niepodległej wsi szli z uporem ponad 200 lat. Wyburzyli drogę carscy kaci przez Syberię wiódł najkrótszy szlak. I w kajdanach szli konfederaci mogiłami spacząc polski brak. Kościół. 13 kwietnia 2021 roku przypadała 81. rocznica drugiej masowej wywózki Polaków na Sybir oraz Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Na naszym głubczyckim cmentarzu zebrały się delegacje naszych władz miejskich oraz powiatowych, jak również naszych związków kombatanckich i mundurowych i spółek, jak również nasi harcerze. Chcieliśmy w ten sposób, w okrojonej oczywiście liczbie osób ze względu na panującą pandemię, oddać hołd wszystkim pomordowanym oficerom oraz Polakom wywiezionym na Sybir. Cześć ich pamięci. Czuwaj! Całość na moją komendę baczność do hymnu państwowego. Mnie. Spocznij, szanowni zebrani. Spotykamy się dziś przed pomnikiem Sybiraków i kamieniem pamięci w 81. rocznicę masowej drugiej wywózki Polaków na Sybir i Dnia Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych wiad Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Jesienią 1939 roku, po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski, Sowieci wzięli do niewoli lub aresztowali około 240 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Korpusu Ochrony Pogranicza, Policji Państwowej, Straży Więziennej, Straży Granicznej oraz wysokiej rangi urzędników państwowych, rezerwistów i przedstawicieli polskiej inteligencji. Według ich dokumentacji na przełomie 1939 i 1940 roku w obozach jenieckich pozostawało ponad 40 tysięcy jeńców. Akcja rozstrzeliwania polskich jeńców rozpoczęła się w kwietniu 1940 roku i trwała do połowy maja. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku Związek Radziecki przyznał się do popełnienia zbrodni. Na Sybir w czterech turach w latach 1939-41 zesłano blisko 2 miliony Polaków.
Dziś zebraliśmy się przed pomnikiem Sybiraków i kamieniem pamięci, aby oddać hołd i uczcić pamięć pomordowanym oficerom i Polakom zesłanym na Sybir. Witam serdecznie na dzisiejszej uroczystości panią wicestarostę Anitę Juchtą. Witam serdecznie zastępcę burmistrza pana Kazimierza Bedrej. Witam serdecznie przewodniczącego Rady Miejskiej pana Kazimierza Naumczyka. Witam serdecznie podpułkownika Grzegorza Majcher, dyrektora zakładu karnego. Witam serdecznie pana Marcina Grabuńczyka, dyrektora finansowego naszych głubczyckich wodociągów. Szczególnie witam ojca Urbana Adama Bąka oraz przedstawicielkę naszych związków kombatanckich, panią Amelię Mamczar, prezes Związku Inwalidów Wojennych RP i prezes Zarządu Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Proszę ojca Urbana Bąka o słowo duchowe dla nas tu zebranych i modlitwę. Drodzy przedstawiciele naszego samorządu, gminy, powiatu, drodzy harcerze, drodzy wszyscy tutaj obecni w tym miejscu, ale także którzy dzięki panu Marianowi również będziemy mogli łączyć się w ten sposób duchowy. Tak dzisiaj również bardzo popularny. Moi drodzy, pamięć i szacunek to coś, co się zawsze należy tym, którzy byli przed nami. Nie kalkulowali, nie zastanawiali się, szli przede wszystkim z odwagą, szli z tym bohaterskim sercem, walcząc za naszą ojczyznę, podchwytliwie złapani, częstokroć zdradzeni, niestety oddali swoje życie. Ale moi drodzy, to teraz od nas zależy, czy ich ofiara się skończy, czy ich ofiara życia będzie trwała dalej. Nie wolno nam nigdy zapomnieć o tych, którzy w sposób jakże okrutny, bestialski zostali wywiezieni, czy to przez Związek Radziecki, czy to przez Trzecią Rzeszę, czy to przez jakikolwiek inną, można powiedzieć, nację. Moi drodzy, niektórzy oddali życie, niektórzy przeżyli, niektórzy są z nami do dzisiaj. To są nasi bohaterowie. Oni nam pokazali, jak ważne jest mieć w życiu wartości. Te wartości, które dzisiaj są bardzo ważne. Przede wszystkim jak Bóg, honor i ojczyzna. Dlatego chcielibyśmy zawsze o nich pamiętać i to jest ważne, abyśmy się spotykali, abyśmy przede wszystkim temu młodszemu pokoleniu nieustannie o tym przypominali, uświadamiali, bo jeżeli pamięć nasza zagaśnie, to również ich czyny wtedy będą nieznane. Wtedy także my będziemy temu winni. Dlatego, moi drodzy, w ten dzisiejszy dzień, kiedy 13 kwiecień, kiedy można powiedzieć, już oficjalnie było przedstawione najpierw przez Trzecią Rzeszę, później oficjalnie już Rosja przyznała się do zbrodni Związku Radzieckiego. Ten bestialski, okrutny mord, ale moi drodzy, to jest ofiara życia. I zobaczmy, są w życiu wartości, dla których warto swoje życie oddać. To jest Bóg, to jest ojczyzna, to jest honor. I za to chcielibyśmy być im wdzięczni i chcielibyśmy również ich naśladować w tej naszej miłości, ofierze. Pomódlmy się w intencji wszystkich, którzy polegli. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. I chcielibyśmy również pamiętać o tych, którzy przeżyli, o ich rodzinach, tych, którzy są wśród nas, którzy przeżyli Sybir, przeżyli wywózki, przeżyli II wojnę światową, te cierpienia. Polećmy ich opiece Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Całość baczność. Proszę delegację o złożenie kwiatów przed pomnikiem Sybiraków i kamieniem pamięci. Miast kresowych, wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych dworków i chat, myśmy wciąż do niepodległej wsi szli z uporem ponad 200 lat. Wyburzyli drogę carscy kaci, przed Syberię wiódł najkrótszy szlak. I w kajdanach szli konfederaci, mogiłami znacząc polski trakt. Insurekcji kościół rozniósł postępu, szum barykad Warszawy i Łodzi. Konradowski unosił się Bóg, kinem marszu do Polski przewodzi. A myśmy szli i szli dziesiątkowani przez najgęstsze wyglądka nieodruch. A myśmy szli i szli niepokonani, a cud nad Wisłą darował nam Bóg. A myśmy szli i szli dziesiątkowani przez najgęstsze wyglądka nieodruch. A myśmy szli i szli niepokonani, a cud nad Wisłą darował. Zjazd kresowych, wschodnich osad i wsi, szkół, urzędów i kamienic i chat. Myśmy wciąż do niepodległej wsi, jak zaboru sprzed 20 lat. Bo od września, od 17, muszą drogą zmuszać każdy z nas. Ten cud od bieguna północnego. Spocznie. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy panu Marianowi za oprawę medialną wydarzenia oraz naszym harcerzom za wartę honorową. Życzę Państwu wszystkim dużo zdrowia i pogody ducha w tym trudnym dla wszystkich czasie. Czuwaj! Panie ludzkie ziemi, znowu polski trakt, wyznaczyły bezimienne krzyże, nie zatrzymał nas czerwony kart, bo przed nami Polska coraz bliżej. I myśmy szli, i szli dziesiątkowani, choć stradą prawną nas podzieli.